Dzień dobry kochani, w nowym daily vlogu. My już jesteśmy po basenie. Jak widzicie, ja się już właśnie wyszykowałam, Max się szykuje. Niedługo będziemy wychodzić z domu, ale najpierw śniadanie. I na początek ciepła woda z imbirem, z cytryną. Ja zawsze robię w takich proporcjach na szklankę ciepłej wody, dodaję połówkę cytryny. Myślę, że wtedy ma najlepszy smak. No i oczywiście ten świeży pokrojony imbir. A później śniadanie. I dzisiaj mam ochotę zrobić tosty francuskie, czyli chleb tostowy, panierowany w jajku, podsmażany i do tego dodam liście świeżego szpinaku, pomidora i wykończę wszystko ziołowym pieprzem oraz odrobiną złotego mielonego lnu. Takie połączenie uwielbiam najbardziej i gorąco Wam polecam, bo jest przepyszne. Czekam i czekam i czekam na Maxa i doczekać się nie mogę, bo on cały czas się szykuje, a chcemy jechać do Flora Point. Po pierwsze, świeży kwiat. Jak to w sobotę bywa, trochę wiosennych dekoracji. A po drugie, mam pewien pomysł. Chciałabym zrobić flower box nowy, z trochę innymi kwiatami. Chodzi mi oczywiście o kolor tych kwiatów i też o samo pudełko. A w Flora Point mogę dostać oczywiście takie pudełka, gąbkę florystyczną, kwiaty i to wszystko sobie fajnie skomponować. Więc jeśli tylko uda mi się kupić, to jeszcze dzisiaj Wam pokażę. No i jeszcze jedno miejsce chciałabym dzisiaj odwiedzić. Pepco. Tamto już, słuchajcie, nie byłam całe wieki. Naprawdę. Nie wiem, czy coś się zmieniło, czy pojawiły się jakieś wiosenne dekoracje do domu. No, zobaczymy. Także jedziemy, zabieram Was ze sobą. No i życzę Wam dzisiaj miłego oglądania. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Mogę Wam teraz pokazać, co kupiłam we Flora Point, a co w Pepco. Pierwsza rzecz z Flora Point, takie zobaczcie, przepiękne jajeczka. One są w odcieniu szarego jasnego i ciemnego szarego, plus z taki srebrny element. No, wyglądają przepięknie. Ja za te jajeczka zapłaciłam 18 zł. Kupiłam też koszyczek biały. Zależało mi właśnie na takim koszyczku, do którego włożę sobie wszystkie moje suplementy, witaminy, to, co aktualnie stosuję i tak będę je sobie tutaj przechowywać. Ten koszyczek kosztował 12 zł. Jak widzicie, on jest tutaj wypełniony też taką folią, przez co można też tutaj wykorzystać go i włożyć na przykład kwiaty doniczkowe i będą wyglądały przepięknie. Bardzo podobał mi się ten srebrny element tutaj. No, myślę, że będzie dobrze się to prezentowało w kuchni, także teraz zabieram się za wypełnienie koszyczka i zobaczycie, jak on wygląda.
We Flora Point kupiliśmy też takie oto przepiękne, one są fioletowe, tulipany, więc muszę je teraz na szybko wstawić do wazonu, podciąć łodyżki, nakuć tutaj łodyżki na 2 cm, przekuć je igłą, żeby mi ładnie stały, no bo tulipany niestety nie lubią stać bez wody, więc od razu raz, dwa wsadzam je do wazonu. A zakupy z Pepco? Znowu jajeczka, dekoracja na Wielkanoc. Za to opakowanie zapłaciłam 4,99 i zobaczcie, one są białe, ale mają też takie srebrne wykończenie i myślę, że fajnie będą wyglądały właśnie w połączeniu z tymi większymi. Także jajeczka do dekoracji. Kupiłam też świece Fresh Cotton w szarym kolorze. Widzę, że jakoś większość białe, szare, to nie było planowane, od razu zaznaczam. Bardzo ładnie pachnie, co prawda delikatnie, ale bardzo ładnie. No i też spodobało mi się to opakowanie, które będę musiała, ten słoik, który będę mogła później wykorzystać. A ta świeca kosztowała, już Wam mówię, 9,99. I ściereczki w szarym kolorze, zestaw 4 ściereczek za 3,99. Ja je bardzo lubię i często po nie sięgam, wykorzystuję je właśnie w mojej kuchni. Pojechałam do Flora Point z zamiarem kupienia wszystkich rzeczy, które potrzebne mi były do wykonania Flower Boxa. Niestety, jak zauważyliście, przyjechałam bez tych rzeczy, bo na miejscu okazało się, że pudełka były tylko i wyłącznie w dużych rozmiarach, ale podpytałam panią, okazuje się, że w przyszłym tygodniu będzie dostawa, także wtedy wybiorę się po raz kolejny do Flora Point, na szczęście mam ją niedaleko domu, kupię wszystko, co będzie mi potrzebne i może w następnym daily vlogu pokażę wam, jak zrobiłam flower box albo gdzieś na Instagramie, no zobaczymy. Najpierw muszę to wszystko kupić. A teraz zabieram się za zrobienie obiadu. Mam ochotę na taki prosty, zwykły, no może niezwykły, ale prosty i smaczny przepis, więc zaraz Wam pokażę, co będę robić. A jeszcze przed tym dzienna dawka kolagenu, obowiązkowe witaminy i zabieram się do gotowania. A na obiad robię dzisiaj zapiekane warzywa, taką, jak ja to mówię, michę szczęścia. I tutaj widzicie kalafiora i brokuły, jest też czerwona cebula, bataty. Wszystko będę zaraz wrzucać tutaj do miski i mieszać z olejem lnianym, cebulą suszoną, ostrą papryką, papryką słodką wędzoną, kurkumą, odrobiną soli i odrobiną pieprzu ziołowego. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To teraz wstawiam warzywa do piekarnika na jakieś 20 minut. Warzywa są już prawie gotowe, a tutaj przygotowałam sobie resztę. Jest rukola, jest świeże awokado i podsmażone prosciutto crudo. Dodałam warzywa, wymieszałam wszystko i posypałam pestkami słonecznika. No zobaczcie, jak to wygląda pięknie, a jak pachnie. Gdybym tylko mogła Wam przesłać ten zapach. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to o tym doskonale wiecie, że codziennie piję owocowo-warzywne smoothie, takie koktajle, w które totalnie się wkręciłam. I dzisiaj nie może być inaczej. Tym razem ananas, szpinak, pomarańcza i kiwi, czyli dużo witaminy C, żelaza. Wrzucę też kilka suszonych jagód i łyżeczkę wiórków kokosowych, które mają dużo błonnika. Teraz muszę się Wam wytłumaczyć, dlaczego się nie odzywałam. Otóż właśnie wróciliśmy do domu,
A byliśmy na kolację z moimi rodzicami. Zabraliśmy moich rodziców na sushi, bo stwierdziliśmy, że musimy coś świętować. I tak naprawdę większość z Was, a zwłaszcza ci, którzy posiadają konto na Instagramie, już doskonale wiedzą, o co chodzi. Ale oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie wszyscy konto na Instagramie posiadają, ale też obiecałam Wam, że jak przyjdzie ten odpowiedni moment, to poinformuję, o co chodzi. Jesteście gotowi? Raz, dwa, trzy. Max tu się śmieje. Kupiliśmy mieszkanie! Tak! Kupiliśmy mieszkanie wreszcie po długich poszukiwaniach. Kilka tygodni temu kupiliśmy mieszkanie. Udało nam się już praktycznie zamknąć większość spraw i też z tego względu było mniej vlogów. Ja miałam dużo więcej pracy, musiałam też pozmieniać plany tego mieszkania, bo mój drugi zawód to architekt wnętrz, więc troszkę musiałam tam przerobić co i jak. Co prawda czeka nas jeszcze spotkanie z inspektorem. Zobaczymy, czy zatwierdzi te wszystkie zmiany. No ale nie ukrywam, że radość jest ogromna. No i właśnie dzisiaj zabraliśmy moich rodziców, troszeczkę świętowaliśmy, wznieśliśmy kieliszki, jak to się mówi, za nasze nowe mieszkanko. No i wiem, że będziecie dopytywać, vlogi wnętrzarskie, urządzanie mieszkania, kochani, jeszcze trochę musimy poczekać, bo niestety albo stety nasze osiedle nadal się buduje i jak wszystko dobrze pójdzie, to co mówi deweloper, czyli tak naprawdę powinni się zmieścić z budową do końca tego roku, więc na koniec tego roku powinniśmy dostać klucze, jeśli wszystko dobrze pójdzie, i wtedy dopiero się zacznie urządzanie, remonty i cała reszta. No i na pewno takie filmiki będą, ale teraz musimy jeszcze trochę poczekać. Tak jak mówię, niedługo, myślę, że w przyszłym tygodniu, maksymalnie za dwa tygodnie, mamy spotkanie z inspektorem. Zobaczymy, czy wszystko zatwierdzi, wszystkie plany, co i jak, i pozostanie nam tylko i wyłącznie czekanie. Liczę na to. Mam ogromną nadzieję, że jednak deweloper się zepnie i na koniec tego roku na gwiazdkę dostaniemy klucze do naszego nowego mieszkanka. Także widzicie, radość jest ogromna. Ogromna od kilku tygodni, tak naprawdę żyjemy tym. A tak jak mówię, nie wzięłam ze sobą kamery, bo moi rodzice też nie za bardzo chcieli. To jest taki moment rodzinny, więc postanowiłam, że nie będę tego nagrywać, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Sushi jak zwykle było super, jedliśmy w Yoko, w naszej ulubionej restauracji. A teraz czas na relaks. Ja za moment zrzucam wszystko z siebie, wskakuję do wanny, chwila odpoczynku. Max, widzę, że kontrola, tutaj już komputer, telewizor, zaraz będzie jakiś filmik. Także kochani, żegnam się z Wami. Dziękuję za to, że byliście po raz kolejny. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaki, pa! Buziaki, pa! Och, odezwał się. Na koniec vloga się odezwał.